Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Duch Święty w Modlitwie i Mesjańskim Przypowiadaniu Jezusa. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 25 lipca 1990 roku. Po doświadczeniu pustyni, Jezus rozpoczyna swoją mesjańską działalność wśród ludzi. Łukasz pisze, że liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie. Jezus nauczał i ewangelizował Królestwo Boże, wybierał i wychowywał pierwszych apostołów, uzdrawiał chorych. Głosił słowo w synagogach różnych miast. Tej intensywnej działalności towarzyszyły cuda i znaki. Była ona owocem owego namaszczenia Duchem Świętym, o którym ewangelista mówi od samego początku publicznego życia Jezusa. Duch Święty, czyli pełnia daru, jest stale obecny w Jezusie, choć ewangelie tylko w kilku miejscach zwracają na to wyraźnie uwagę. Jezus został wysłany po to, by ewangelizować ludzi i przygotować ich na odkupienie, mieszkając pośród nich, nie zaś na pustyni lub w innym odludnym miejscu. Jego miejsce jest między ludźmi, jak podkreśla Remigius Zaukserre cytowane przez świętego Tomasza. Sam zaś doktor Anielski mówi: Chrystus po swoim poście na pustyni nie bez przyczyny powrócił do normalnego życia. Tak właśnie postępują ci, którzy pragną przekazać innym owoce swojej kontemplacji. A przecież taki cel postawił sobie Chrystus. Najpierw oddają się modlitwie, a następnie podejmują działalność publiczną, żyjąc wśród innych. Nawet wśród otaczających go tłumów Jezus oddawał się głębokiej modlitwie. Łukasz podaje, że usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. W tej wybitnie religijnej formie ujawniła się więź nieustannego dialogu, łącząca go z ojcem. Jego modlitwa trwała czasem całą noc. Niektóre takie momenty zostały szczególnie uwypuklone przez ewangelistów. Modlitwa przed przemienieniem na górze tabor, modlitwa i trwoga konania w ogrójcu, podczas której synowskie oddanie i zjednoczenie z Ojcem w Duchu Świętym osiągają najdoskonalszy wymiar w słowach Abba: Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to co ja chcę, ale to co ty, niech się stanie. W jednym miejscu ewangelista wskazuje na Ducha Świętego jako na bezpośredniego sprawcę modlitwy Jezusa, nie pomijając przy tym faktu, że miała ona stałe podłoże w jego kontemplacji. Było to w drodze do Jerozolimy, gdy Jezus po rozmowie z uczniami wybrał spośród nich siedemdziesięciu dwóch, pouczył ich odpowiednio i wysłał, by głosili słowo w miejscach, dokąd sam zamierzał przyjść. Po powrocie z tej misji uczniowie opowiadają Jezusowi o swoich dokonaniach, mówiąc, że nawet złe duchy poddały im się przez wzgląd na Jego imię. Jezus odpowiedział im na to, że widział szatana spadającego z nieba jak błyskawica, po czym rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Jezus, napisałem w encyklice Dominum et Vivificantem, raduje się ojcostwem Bożym. Raduje się tym, że dane mu jest objawić to ojcostwo. Raduje się wreszcie szczególnym jakby promieniowaniem tego Bożego ojcostwa na prostaczków. A wszystko to Ewangelista określa jako rozradowanie się w Duchu Świętym. To, co podczas teofani nad Jordanem przyszło niejako z zewnątrz, z wysokości, tu pochodzi z wnętrza. Z głębi tego, kim Jezus był. Jest to inny rodzaj objawienia Ojca i Syna, zjednoczonych w Duchu Świętym. Jezus mówi tylko o Ojcostwie Boga i o swoim synostwie nie mówi wprost o Duchu, który jest miłością, a przez to jednością Ojca i Syna. Niemniej to, co mówi o Ojcu i o sobie, Synu, płynie z owej pełni Ducha, która jest w nim i przenika jego serce. Kształtuje ona od podstaw jego ja pobudza i ożywia od wewnątrz jego działanie. Stąd owo rozradowanie się w Duchu Świętym. Tekst Łukaszowy, obok tekstu Jana, który przytacza pożegnalną mowę Jezusa w Wieczerniku, mówi nam szczególnie wiele o objawieniu Ducha Świętego w mesjańskiej misji Chrystusa. W Senagodze Nazaretańskiej Jezus odnosi do siebie proroctwo Izajasza, zaczynając się od słów: Duch Pański spoczywa na mnie. Duch Pański spoczywał na nim we wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał. Łukasz pisze. Powrócił Jezus z pustyni w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Jego nauczanie budziło zainteresowanie i zdumienie. Wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. To samo dotyczy cudów Jezusa i szczególnej siły przyciągania Jego osoby. Cały tłum tych, którzy przyszli ze wszystkich stron, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób, starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Jakże nie zauważyć, że tu także objawia się moc Ducha Świętego, który został Mu dany w pełni, aby ożywiał Jego ludzkie słowa i czyny? Jezus uczy, że o ten właśnie dar należy z wiarą prosić w modlitwie do Ojca. Jeśli więc wy umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, a gdy zapowiada uczniom, że będą prześladowani, więzieni i przesłuchiwani, dodaje: Nie martwcie się przed przedtem, co macie mówić, ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty. Duch Święty nauczy Was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Synoptycy odnotowują w swoich ewangeliach jeszcze inną wypowiedź Jezusa skierowaną do uczniów i wywołującą niewątpliwie silne wrażenie. Dotyczy ona bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Te słowa podnoszą problem natury teologicznej i etycznej, znacznie głębszy niż mogłoby się to wydawać przy pobieżnej lekturze tekstu. Bluźnierstwo nie polega na słownym znieważaniu Ducha Świętego, polega natomiast na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Ducha Świętego, działającego w mocy Chrystusowej ofiary Krzyża. Jeśli Chrystus mówi, że bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie może być odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, to owo nieodpuszczenie związane jest przyczynowo z niepokutą, to znaczy z radykalną odmową nawrócenia się. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomo prawa do trwania w złu, we wszystkich innych grzechach i który w ten sposób odrzuca odkupienie. Ten grzech nie pozwala człowiekowi wyjść z zamknięcia i otworzyć się w kierunku boskich źródeł oczyszczenia sumień i odpuszczenia grzechów. Chodzi tu o dokładne przeciwieństwo kondycji posłuszeństwa i komunii z Ojcem, którą Jezus zachowuje przez całe życie modląc się i działając, tej kondycji, której uczy i którą zadaje człowiekowi, jako wewnętrzną postawę i jako zasadę działania. Przepowiadanie i działalność Jezusa Chrystusa które mają swoje źródło w zjednoczeniu z duchem świętym, miłością, ujawniają ogromne bogactwo serca. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, wzywa Jezus. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A równocześnie zawierają całą niepodważalną prawdę o Królestwie Bożym i silną zachętę do otwarcia serc na działanie ducha świętego, aby zostać przyjętym do Królestwa Bożego, a nie być zeń wykluczonym. W tym wszystkim objawia się moc Ducha Świętego, więcej objawia się sam Duch Święty, Jego obecność i Jego działanie parakleta, pocieszyciela człowieka, który utwierdza prawdę Bożą i odnosi zwycięstwo nad Panem tego świata.